A my teraz mamy dla Państwa również pewien konflikt w showbiznesie i na styku showbiznesu i polityki, mianowicie rozwód, który doprowadził do lawiny żalów i wspomnień, które teraz znajdują ujście w książce, mianowicie Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz. Tak jest. O tak. Wydała książkę, w której wspomina swoje życie z Kazimierzem Marcinkiewiczem, który zresztą nomen omen wczoraj był w Kropce na Dimo u Moniki Olejnik. Dzisiaj mamy rozmowę z Izabelą. A przygotował ją Mateusz Hładki. Zobaczcie. Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz, była żona byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza, 34-latka, która wydała właśnie swoją autobiografię zatytułowaną Zmiana. Po co ją napisałaś? W jakim celu? Napisałam książkę, żeby się podzielić moim życiem. Opowiadam w nim o adopcji, o depresji, o bezpłodności, czyli takich tematach, które się boimy poruszać na co dzień. I chciałam też dać możliwość potencjalnemu czytelnikowi poznania mojej osoby. No, nie oszczędzasz też byłego męża, który na swoim oficjalnym koncie na jednym z portali społecznościowych napisał, że jest to twój kolejny kłamliwy atak. Właśnie tego chciałaś? Chciałaś takiej publicznej konfrontacji między wami, która się odbędzie za pomocą mediów? Co ja się spodziewałam takiego pytania. No, sądzę, że wiele osób je sobie zadaje. Tak, i powiem ci, że moja książka nie jest o moim byłym mężu. Moja książka jest o moich historiach, o moich przeżyciach, doświadczeniach. Gratuluję, że ma czas, żeby usiąść i napisać takie oświadczenie. Ja powiem tak, ja mu życzę jak najlepiej i chciałabym, żeby na tym etapie już zajął się swoim życiem. No ale skoro piszesz, że to jest człowiek, który dziś już wiesz, że nigdy cię nie kochał, to po co ci jego nazwisko? Bo zatrzymują mnie problemy prawne. A jak się rozwiążą? Chciałaby zrezygnować z nazwiska Marcinkiewicz? Chętnie to zrobię, oczywiście. Wracając więc w takim razie do lektury książki. Jak już wspomniałem, tam pada wiele gorzkich słów pod adresem twojego byłego męża. Oj, szkoda, że musimy cały czas o nim rozmawiać, pomimo że książka porusza wiele fajnych tematów. Tak, ale jednak w dwóch trzecich jest... Na przykład choćby temat adopcji. I właśnie o to chciałem też spytać, ale przez pryzmat w pewnym stopniu także twojego byłego męża, ponieważ skoro dowiadujemy się, że tam pada też takie zdanie, pozwolę sobie zacytować, że uważasz, że traktował cię jak worek treningowy, ale musieliście kiedyś jednak być niezwykle blisko, skoro właśnie Kazimierz Marcinkiewicz jest jedną z tych nielicznych, jak wnioskuję z książki, osób, którym powiedziałaś, że byłaś adoptowanym dzieckiem. Tak, zgadza się. Bo rzeczywiście miałam do tej osoby ogromne zaufanie, tak? No ale bywa, że... Znaczy nie tylko ja, każdy z nas popełnia błędy, tak? I popełniłam błąd w tym wyborze. Ja go oczywiście nie żałuję, bo ja się cieszę, że to, co przeżyłam, to przeżyłam. I każde takie doświadczenie i każda zmiana czyni nas mądrzejszym. No, życzysz mu jak najlepiej, a jednocześnie publikujesz książkę, w której stawiasz go w złym świetle. Nie, to jest twoja interpretacja. No wiesz, ale jestem czytelnikiem potencjalnym. Ja przeczytałem tę książkę, jestem jednym z tych ludzi, którzy... To prawda, ty możesz sobie tak myśleć, oczywiście, i przypuszczam, że wielu ludzi będzie tak myślało, ale są również czytelnicy, którzy rzeczywiście powiedzą, absolutnie tam nie ma nic o nim, to jest książka rzeczywiście o tobie, to jest książka o adopcji, to jest książka o depresji, to jest książka o niepełnosprawności. Ale ja ją czytałem, tam najwięcej jednak jest o waszym wspólnym życiu. Bo trudno nie wspomnieć mi o związku, który jednak jakiś wpływ na moje życie miał. Padają takie zdania, że tobie bardzo zależało na dobrych relacjach z byłą rodziną Kazimierza Marcinkiewicza, z jego dziećmi, i nawet tam piszesz, że wyobrażałaś sobie wspólne święta, gdzie przy jednym stole siedzą dzieci, twój obecny mąż i jego była żona. Jak sobie wyobrażałaś usiąść przy jednym stole, jeszcze świątecznym, z byłą małżonką twojego obecnego wówczas męża? Wiesz co, to znaczy na wszystko potrzeba czasu i to znaczy ja nie wiem, jaką teraz dyskusję chcesz prowokować, tak? Bo... Nie prowokować, pytam się, zastanawiam się, bo to jest ciekawe wyznanie. Ja myślę, że każdy może mieć jakieś swoje wyobrażenia. Moje były takie, niestety one nie było między moimi oczekiwaniami a jego znaku równości i dlatego nie jesteśmy razem i ten związek był po prostu przecinkiem w dłuższym zdaniu. A miałaś kiedyś taką refleksję, że przyczyniłaś się do rozbicia rodziny? Absolutnie nie. Ja biorę tylko odpowiedzialność za to, co ja zrobiłam. To, co media gdzieś tam rozbuchały, no to ja jestem ponad tym. Są pewne rzeczy w życiu, których nie jesteś w stanie kontrolować, nie jestem w stanie tego kontrolować. Wiesz, ale jak poznajesz osobę publiczną na lotnisku, czekając na samolot do Londynu i wiesz, że ten mężczyzna ma żonę i dzieci... Nie idźmy tak daleko, tak? Ale nie, no wiesz, no, ja się nad tym zastanawiam. Zrodził się między wami pewnego rodzaju flirt. Jeszcze na lotnisku. Ciekawa rozmowa, długa, która potrwała aż do wylądowania w Londynie. Mhm. I weszłaś w to. Ty piszesz, że to się nie zadziało z dnia na dzień, że ten kontakt ze strony byłego premiera następował co jakiś czas, SMS-owy na przykład, ale jednak weszłaś w to. Tak, ale ja nie wychodziłam w ten związek z mężczyzną, który miał żonę, tylko już po rozwodzie. Nie. I o tym i to jest w książce. Nie, w książce jest napisane, że dopiero kiedy już znał ciebie i się z tobą spotykał, pojechał do Polski na święta i powiedział byłej żonie, że od niej odchodzi. Tak, znaliśmy się rzeczywiście. Znaliśmy się, tak. I tylko tyle. Czyli mogłaś być taką kroplą, która na przykład przelała czary goryczy. Ja nie wiem, to jest twoje zdanie. A jakbyś odpowiedziała komuś, kto na przykład przeczyta twoją książkę i powie, przebiegła dziewczyna, żyła w Londynie i myślała, że jeszcze się ustawi przy byłym premierze Polski? Nie, w koniunkturalnym sensie. Nie, oczywiście, że nie, bo jeżeli czytałeś książkę, to zauważasz, że ja sobie, zanim poznałam go, już zdążyłam ułożyć sobie na dobre życie w Londynie, zarabiając ponadprzeciętną pensję. To trochę wyglądało tak, że ja byłam u siebie, a Kazimierz nie. A co ty robisz na co dzień? Czym się zajmujesz? Jak wygląda twoje życie? Ja akurat przemilczę ten temat, to znaczy... tak, przemilczę ten temat. Ale dlaczego? Dlaczego? Bo nie mam obowiązku odpowiadać. To jest twój sposób też na zarobienie na życie, ta książka? Nie, nie. Ja już spełniłam swoje marzenie. Nim było właśnie wydanie książki. I wiesz, kiedy się ucieszyłam? Jak minutę po premierze tej książki został pierwszy egzemplarz sprzedany. I to już był dla mnie sukces. Kiedy dzisiaj patrzysz w lustro, czujesz się dobrze ze sobą? Tak. Uważasz, że jesteś w porządku wobec tych, którzy byli w twoim życiu i wobec samej siebie? Tak, tak. Jak najbardziej. Mhm. Dziękuję bardzo. Dziękuję.